Cześć, witam Cię ponownie na moim kanale. Dzisiaj chcę Cię zaprosić na backstage z portretowej sesji zdjęciowej, takiej nawet może trochę bardziej fashion, w miejskiej scenerii. W sumie mówiąc o miejskiej scenerii, to można powiedzieć, że dużo powiedziane w tym wypadku, ponieważ znajdujemy się w bardzo małej miejscowości na Dolnym Śląsku w Polkowicach. Jakkolwiek mam nadzieję, że kilka jakichś fajnych scenerii, starałem się tutaj jakieś takie miejsca i ciekawe kadry wynaleźć. No i zobaczymy, co nam tutaj z tego wyjdzie. Tutaj w trakcie sesji zawsze robię kilka takich przebitek wideo. Tutaj mamy właśnie jeden z tych przykładów. Później z tych przebitek montuję rolki na Instagrama, czy jakieś tam inne krótkie filmiki takie backstage'owe, więc wygląda to później tak. Jeżeli chciałbyś zobaczyć tą rolkę w całości, zapraszam Cię na mojego Instagrama oczywiście. Tam też więcej materiałów i zdjęć, więc bardzo serdecznie zapraszam i również zasubskrybuj i kliknij mi tam jakiegoś lajka. W trakcie nagrywania tych formatów wideo, tak to wygląda, jeżeli chodzi o ustawienia. Tutaj użyłem do tego filtra ND64, to jest taki, powiem szczerze, budżetowy filterek z AliExpressa, którego testowałem też we wcześniejszych filmach. Kosztował on chyba dychę, więc no totalnie budżetowa wersja. Ale wracając do zdjęć tutaj trochę bardziej i do samego sprzętu. F1.2, czyli mega jasne światło, dużo bokehu, niesamowicie ostry obiektyw. Używamy go dzisiaj na Sony A6700, czyli mamy tutaj krop oczywiście, a więc daje nam to ekwiwalent około 112 mm. Ekwiwalent bokehu, jakby tak to chciał przeliczać, to jest to około 1,8, więc nadal bardzo fajne parametry. Zestaw w sumie bardzo poręczny, to waży około 1,2 kg. Fajnie leży w ręce. Jeżeli chodzi o autofokus, to praktycznie kilka już takich sesji robiłem na zewnątrz. Brałem ten zestaw też na nieco poważniejsze tematy i ani razu się nie zawiodłem, jeżeli chodzi o autofokus. Zawsze było trafione, zawsze jeżeli jest zaznaczone, że ma trafiać w oko, to jest trafiona ostrość na oko, więc praktycznie o ten aspekt nie musisz się w żadenkolwiek sposób martwić. Tutaj zdarzyła się nam też taka fajna historia. Spotkaliśmy jakiegoś pana, podszedł do nas, mówi, że widzi, że robimy zdjęcia, spytał, czy chcemy zrobić sobie kilka zdjęć z motocyklem. Oczywiście jak dają, trzeba brać, jak to mówi stare dobre przysłowie, więc postanowiliśmy tutaj oczywiście skorzystać z tej sytuacji, więc weszło nam tutaj też dodatkowo kilka fajnych zdjęć. Akurat stylówka się fajnie zgrała tutaj z tematem motocykla, czarna skóra, czarne włosy, fajna stylowa, szpila jest, więc myślę, że fajnie tutaj siadło tych kilka zdjęć. To była ostatnia lokalizacja, którą dzisiaj postanowiliśmy zahaczyć. Chciałem tutaj też trochę tej linii wiodącej z tej ławeczki wykorzystać, żeby prowadziło nam tutaj do naszej modelki. I generalnie to wszystko mniej więcej, co mam na dzisiaj do pokazania dla Ciebie w tym filmie. Daj znać w komentarzu pod spodem, jak Ci się podobają efekty pracy z takim zestawem. Może już używasz takiego zestawu. Daj znać pod spodem, jakie masz wrażenia. Może masz jakieś pytania. Może chciałbyś, żeby rozwiać jakieś Twoje wątpliwości, bo planujesz taki zakup. Daj znać również pod spodem. Zalajkuj, zasubskrybuj. Dzięki, że oglądałeś ten odcinek. Cześć!